Spółka Stalexport Autostrada Małopolska poinformowała wczoraj, że złożyła wniosek o podwyższenie opłat za przejazd. Reakcja inwestorów jak na razie jest umiarkowana, ale patrząc na to, co się w styczniu wydarzyło, bo poprzedni miesiąc był jednym z najsilniejszych w ostatnich miesiącach, można dojść do wniosku, że korekta, ta średnioterminowa, mogła już się zakończyć. Przede wszystkim obrona linii trendu wzrostowego, linii, która od kilkunastu lat obowiązuje na wykresie. Jak pokazuje historia, ceny akcji spółki Stalexport lubią tego typu proste linie i tutaj nie można wykluczyć, że nawet w długim terminie ma prawo zostać wyrysowany kanał wzrostowy. Wówczas celem, magnesem dla byku mają prawo okazać się górne ograniczenia tego typu kanału. W zależności od tego, gdzie wyznaczony będzie kolejny poziom oporu, tutaj nawet w perspektywach są poziomy okolicy 10 zł, ale oczywiście jest to jak na razie temat utopijny. Lokalnie należałoby zwrócić uwagę na fakt, że bykom udało się włamać nie trendu spadkowego. Coś takiego wcześniej oznaczało, że korekta średnioterminowa ma się ku końcowi i byki wracają na parkiet. Dlatego też z punktu widzenia analizy technicznej jeszcze kluczowe jest wybicie strefy 3 zł. Tutaj właśnie ceny dotarły i zatrzymały się, jednakże dopóki dzienna cena zamknięcia wypada nie niżej niż 2,47, dopóty sytuacja techniczna jak na razie sprzyja bykom.